kretynie! Co za osioł. Mów dalej, ja cię będę dalej ignorować. Odwafluj się, ziomal! Słabiutko. A to dla twojej mamy. Auć! Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła, kiedy przeprowadziliśmy się do piekła. To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Kobieto, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona. Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwienia. Jezu, kobieto! Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. Nożesz! Durny pies! Nie wypuszczaj psa! Cholera! I nie zapomnij o cieście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnę. To na pewno będzie ciekawy dzień. Spotkać się z Vincem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuję. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Aha, mam cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest! Na ziemię, jak chcesz żyć. Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy, ale przynajmniej ma to walory edukacyjne. Miejcie kwiatki zdrowe. Zjeżdżaj stąd, waflu! O! Oto bilecik. Oto bilecik. Proszę przechodzić. Co tak capli? Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio. Prościzna. Przynieś mi teraz pieniądze, proszę. Czołem! Coś byś chciał? To nie jest... No to bilecik. To będzie. Och. Coś byś chciał? Cześć. Pospiesz się i kup się coś. To będzie $5. Proszę, dziękuję. Brzmi sensownie. No, to dopiero jest reforma systemu opieki społecznej. O, ten szajs jednak działa. Prosto w te sprawy. Chwilunia, to kiepski pomysł. O co chodziło? Muszę przestać palić to świństwo. Muszę przestać palić to świństwo. Natychmiast się zatrzymać! Nie czuję się za dobrze. Zejście jest do bani. Podejrzany w zasięgu wzroku. Stać! Ej, stary, nie bierz tego do siebie, ale jesteś zwolniony. No i z bani. Przecież dopiero wczoraj zacząłem. Kto idzie ze mną? Dalej! Wszyscy za mną! Wszyscy to mówią. Ouch! Kurwa! Ouch! Och! Przepraszam. Przechodzę. Uwaga! Mamy kłopoty! Natychmiast się zatrzymać! Pisałeś na siebie wyrok śmierci. Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się czerpała. O tak! Ała, oto bileci. I jutro będzie boleć! Uwaga! Co do... Potwierdzam, podejrzany wychodzi z pubu, kieruje się na... Podejrzany jest w zasięgu wzroku, kieruje się właśnie... Proszę przechodzić. Tu jest szmaciarz. Stój, bo strzelam! No, to dopiero jest reforma systemu. Ała! Zobaczam swoje smaki. Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Bez dwóch zdań stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia. Na ziemię! Proszę przechodzić! Natychmiast się zatrzymać! Na ziemię! Na ziemię! Dobra, idziesz ze mną. Muszę ci teraz założyć bransoletki. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. Potrzebowałem wakacji. Dobra, aresztuję cię. Muszę ci teraz założyć bransoletki. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. Wiem, że musisz pouciskać trochę mniejszości. Proszę przechodzić. W zasięgu wzroku! Natychmiast się zatrzymać! Podejrzany w zasięgu... Hej! Tu jest! Proszę przechodzić! Stój, bo podejrzany w zasięgu wzroku! Natychmiast się zatrzymać! Ej! Uwaga! Hej, uważaj! Natychmiast się zatrzymać! Natychmiast się zatrzymać! podejrzany Tu jest szmat! Dostrzeżono podejrzany! Tu jest szmat! Tu jest szmat! Natychmiast się zatrzymaj! Szmaciarz! Stój, strzelam! Dostrzeżono podejrzanego. Stój, strzelam! Przechodzę! Natychmiast! Proszę przechodzić! Jednokierunkowe! Uwaga! Chłopie, chłopie, zapnij rozporę! Zarobiłbym na tym kupę szmalu. Chłopie, schowaj zaganiacza. Właśnie proszę przechodzić. Na ziemię, proszę przechodzić! Stój, bo strzelam! Natychmiast! To nie było dobre! Wiem, co myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Już mi lepiej. Uwaga! Proszę przechodzić! Dobra, aresztuję cię! Stój, natychmiast się zatrzymać! Stój, ostrzelam! Podejrzany w zasięgu wzroku. No to chodziło! Przepraszam. Wszyscy to mówią. Muszę dorwać więcej tego dobrego stawu. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 100 zielonych. Przykro mi, ale masz za mało kasy. Wal się na ryj. Cześć. Wszystko? Tak. O, ten szajs jednak działa. No szkodliwe, ale czuję się świetnie. Do mnie. Heja. Z drogi! Heja. Z drogi! Trochę gotówki. Jak wysoka ma być kwota wypłaty? Z drogi! Na rany Chrystusa, niech ktoś to powstrzyma! Misja wypełniona, z całą starannością. Czas do domu. Na ziemię! Na ziemię, gnoju! Na ziemię! Ej, uwaga! Co to? Jednokierunkowa! No co to? Ej! bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Czas do domu. Leżeć! Czas do domu. Odłóż broń. Natychmiast się zatrzymać. Rośnijcie kwiatki zdrowe. Hej, uważaj! Cześć! Cześć! Heja! Cześć! Czy to wszystko? Tak. To będzie 100 zielonych. I zapraszamy ponownie. Skoro tak mówisz... Proszę do mnie. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Siemka. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie $100. Okej, świetnie, dziękuję bardzo. Okej. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Czas do domu. Czas do domu. Chodziłeś za pracą? Tak, najwyraźniej mam bezpłatny urlop czy coś. No to może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy. Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieto. Co mówiłeś? Nic, kochanie, częstuj się mlekiem. Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam, co trzeba. Zobaczmy. Aha, już widzę, jak tam trafię. A tak, muszę zebrać podpisy pod tą petycją. Na szczęście mam podejście do ludzi. To chyba mogę zrobić wszędzie. Głupia książka z biblioteki. Suka i tak nie umie czytać. Gdzie to było? O, Gary jest w mieście. Kiedyś lubiłem, co się dzieje. Zobaczmy. Ten syf sam się nie pozałatwia. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Wiesz może, która godzina? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? No nie proszę gadaj. I co? Dali radę przyczepić z powrotem? Jaja sobie robisz! Świetnie. Proszę przechodzić. A to słyszałeś? Po ulicach biega jakiś świr, podpala ludzi i takie tam. Nawet policja go nie może powstrzymać. Cholerne darmozjady. Przestań! Czy nie podpisalibyście tej petycji? Proszę przechodzić. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Rośnijcie, kwiatki zdrowe. Ciekawe, czy rzuci tym tekstem Bruce'a Willisa? Może zapytam. Pewnie to lubi. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Zostaw mnie. Hej. Dzień dobry. Co to? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Zostaw mnie. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Jaja se szmato robisz? Uważaj. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Na pewno nie, walnięty knurze. W mordę. Podpisuj moją petycję do cholery. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? No to chodziło. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czy zechcesz podpisać petycję? Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Podpiszesz to ty. Podpisz tę petycję, albo pójdę z rodą do domu i zabiję cię jak psa. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Zostaw mnie. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Walnięty knurze. Jednokierunkowa. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Jaja se szmato robisz? Podpisuj moją petycję do cholery. Na pewno nie. Walnięty knurze. W mordę. Uważaj. Podpiszesz to ty, czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Jasna cholera, chodziłem sobie za własnymi sprawami. Cię podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. Podpiszesz to ty, czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Jasna dupa. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie, walnięty knurze. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na pewno nie, walnięty knurze. Podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Uwaga! Czy nie podpisalibyście tej petycji? Jednokierunkowa. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Zjeżdżaj, świrze! Czy nie podpisalibyście tej petycji? Zostaw mnie. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Zjeżdżaj, świrze! Jednokierunkowa. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Podpisuj moją petycję do cholery. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Przykro mi. Podpiszesz to ty, czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Czy nie podpisalibyście tej petycji? za tatusia. Oż ty w mordę! O, tak. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Podejrzany w zasięgu wzroku! Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Podpisuj moją petycję do cholery. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Heja. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Przykro mi. Po prostu. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Cudu. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Się zatrzymać. Rzuć broń. Rozwalę. O, tak. Podpisuj moją petycję do cholery. Przykro mi. Podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. Przepraszam. Już mi lepiej. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Ten szajs jednak działa. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Proszę przechodzić. Na pewno nie. Walnięty knurze. Jaja sesz. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na pewno nie. Czy zechcesz podpisać petycję? Walnięty knurze. Na pewno nie. Podpiszesz to ty? Czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Muszę przestać palić to świństwo. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Uwaga! Podpisuj moją petycję do cholery. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Nie czuję się za dobrze. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Podpisuj moją petycję do cholery. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Jaja se szmato robisz? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Zostaw mnie. Podpisuj moją petycję do cholery. Przykro mi. Podpiszesz to ty? Czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. Podpiszesz to ty? Czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Na pewno nie, walnięty knurze. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na pewno nie, walnięty knurze. Podpiszesz to ty? Czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Zostaw mnie. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Proszę bardzo. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Świetnie. Dzięki. No i z bani. Heja. Heja. Czy to wszystko? Ci to para się. To będzie 20 zielonych. Zobaczmy. Tak, Tyle wystarczy. Dziękuję. Okej, świetnie, dziękuję bardzo. Zajeboza! Odwafluj się, ziomal! Przykro mi, musi pan wrócić na koniec kolejki. Siemka. Cześć. Czy to wszystko? To będzie $10. Zobaczymy. Tak, tyle wystarczy, dziękuję. I zapraszamy ponownie. Zajebioza! Proszę do mnie. Siemka. Heja. Czy to wszystko? Aha. To będzie 10 zielonych. I proszę bardzo, dziękuję. Okej, świetnie, dziękuję bardzo. Świetnie! No to chodziło. Może powinienem to zatrzymać. Siemka. Cześć. Cześć. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Przykro mi. Proszę do mnie. To mi się jeszcze przyda. Może powinienem to zatrzymać. Mam nadzieję, że ta szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. Nareszcie! Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Przepraszam za spóźnienie. Ktoś wysadził moje auto. Spalmy jakieś książki. Straciłem wiarę w system. Czuję się za dobrze. Myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Nie czuję się za dobrze. Już mi lepiej. pomysł jednak działa. Oto bilecik. Już mi lepiej. O, ten szajs jednak działa. Mordy. Muszę dorwać więcej tego dobrego stanu. Nie możemy się po prostu dogadać? Chyba nie. Od teraz będę na nich uważał. Jednokierunkowa. He! Co dobrego? Bywało lepiej. Przykro mi. Rośnijcie kwiatki zdrowe. Naćgany jesteś? Tak, no więc czy sądzisz, że małpiatki wygrają tegoroczny puchar? Myślisz, że dałabym radę wdrapać się na tamten budynek? Rany, weź już przestań. Gdzie zamierzaliście iść na obiad? Zapomniałam. Słuchaj, po prostu powiesz, co myślisz. Czy uważasz, że gry komputerowe są złe? Jaja sobie robisz. Gdzie zamierzaliście iść na obiad? Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 300 zielonych. Rośnijcie, kwiatki zdrowe. O, tak. Proszę przechodzić. Na ziemię! Nie czuję się za dobrze. Wiedziałem, że to szkodliwe. Ja zdrowie, jasny gwint, ten syf uzależnia. Czy to wszystko? Aha. To będzie 10. Przechodzę. Proszę bardzo. I don't know if you want that. That's pretty much the worst game ever. Daję poza. How you doing, man? Welcome to Steam. Heja. Heja. Czy to wszystko? Tak. To będzie $10. I proszę bardzo, dziękuję. Hatred is way better. Rządzisz. Heja. Cześć! Czy to wszystko? Tak. To będzie 10 zielonych. Oh man, that's the worst game ever. Okej. Okay. And soon it will feast. Well, I suppose that was worth the wait. And soon it will feast. Today is the day it happens. Its heart throbs and demands a cleansing. The earth is also thirsty. Its heart throbs and demands a cleansing. Hey! Wal się, fryk! The earth is also thirsty. And soon it will feast. Today is the day it happens. Today is the day the madness builds to. Przechodzę. Obadam sprawę. Już bez dwóch zdań. No to chodziło. Cześć. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 100 zielonych. W sam raz. Dzięki. Skoro tak mówisz... Siema! Dzień dobry, panie Kuleman. Bardzo mi się podobało, jak to się robi. Robi pan to czasem z tą laską w skórzanym wdzianku? Dzięki, możesz już iść. To dla mamy, przysięgam. Jasne, bardzo proszę. Jak zobaczę, że sprzedajesz to na Allegro, przyjdę i skopię ci dupala. Może być. Na ziemię, bo cię rozwalę. Naś leżę, na ziemię, bo cię... Naś leżę... Policja! Leżę... Wypuśćcie dzieciaka! Mamy nakaz aresztowania go! Wracajcie na zlot pożeraczy pączków. Ja nigdy... Nie żartujemy! Wypuśćcie Garego, a nikomu nie... Porucznik Grossman próbował nas ostrzyć. Nie wracam z wami. Następny... O! Moim prezydentem jest Jack Heston, a to dla was małpa. Masz dzisiaj. O nie, nie widziałam tego. Natychmiast się zatrzymaj! Na ziemię, bo cię rozwalę! O nie, nie widziałam tego. Natychmiast się zatrzymać! Stać! Stój, bo strzelam! Na siebie, gnoju! Zejdźcie z nim strzałkę! Iść! Idiota! Trzymać na ziemię! Już mi lepiej. Dostrzeżono podejrzanego. Jejku, to musiało boleć. Klawikord! O co chodziło? Tu jest szmacia! Mam podejrzanego! To nie było dobre! Potrzebuję tego więcej. Uwaga! O, ten szajs jednak działa. Proszę przechodzić. Bez dwóch zdań potrzebuję tego więcej. Już mi lepiej. No to chodziło. Ej, idiota. Hej, uważaj. Bez dwóch zdań potrzebuję tego więcej. O, ten szajs jednak działa. Hej, uważaj! Jednokierunkowa! Rośnijcie kwiatki zdrowe. Dziewczyno. Przykro mi, musi pan wrócić na koniec kolejki. Pobłogosław mnie, ojcze, że ciężko grzeszyłem. Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Jestem grzesznikiem po byku. Może być. Czas do domu. Pobłogosław mnie, ojcze. O co ci chodzi? Własnego tyłka byś nie poznał. Ej, kolego! Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania... Jasna dupa! Odzyskujemy tę ziemię w imię Allaha. Szykujcie się na śmierć, niewierni! Wychodźcie, moi pokojowo nastawieni bracia. Czas na biczowanie chodzących w piżamach ubranych. Pobłogosław mnie, ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Jestem grzesznikiem po byku. Czy złożyłeś ofiarę na kościół? Mamo! Pobłogosław mnie, ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Jestem grzesznikiem po byku. Teraz czuję nogi. Muszę dorwać więcej tego dobrego stawu. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. O nie, nie widziałam tego. O, ten szajs jednak działa. CT rocket activated. Muszę dorwać więcej tego dobrego stanu. Dostałeś autograf Garego Colemana? Dostanę za niego niewielką fortunkę na Allegro. Tak, niewielką fortunę. Słuchaj, czy te rzeczy nie stają się bardziej cenne po śmierci danej osoby? Tak? A co? No tak pytam. Skoro już jestem w okolicy, chyba powinienem zostawić coś staremu. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. Dzień wyborów. System może i jest wadliwy, ale zagłosuję, bo zależy mi na tym. I choinka. Chyba nigdy nie jest za wcześnie na to, by wyposażyć dom w poważne zagrożenie pożarowe. Gdzie to było? Powinienem wziąć się do roboty. Podejrzewam, że ta kawalkada przejedzie bez żadnego incydentu spowodowanego faktem, iż wszystkie wozy w tym mieście to bezużyteczne, wybuchowe graty.